Dobro. Sutra igramo protiv Stelmeta. Prvo želim da im čestitam na prolazu dalje u Ligi šampiona. FIBA, što je jako veliki uspeh i za njih i za poljsku klubsku košarku. Znači, zaista im čestitam na tome. Dzień dobry. Chciałem, jutro gramy mecz o 18 przeciw Stelmetowi, Misza Polski, i chciałbym im pierwsze pogratulować na awansu do następnej fazy Ligi Mistrzów. To jest bardzo ważna rzecz, pierwsze i dla nich jak do klubu, a oczywiście i dla Polski, do polskiej koszykówki. Czyni mi się, że to ekipa čiji roster ubedljivo najveći u Poljskoj. Imaju i trenera koji zna kako se osvajaju medalje i trofeji. I po meni su oni jedni od glavnih favorita za prvo za osvajanje ovoga kupa, bez obzira što trenutno zaista Anvil, Polski Cuker i Dabrova igraju izuzetno dobro košarku. Chciałbym powiedzieć, że to oczywiście jest zespół, który ma najwyższy skład. To razem z dobrymi zawodnikami, a też prowadzi ich bardzo dobry trener i znany trener, który wie koszykówki i wie, co robi. Oni są oczywiście faworytami do mistrzostwa, a też i faworytami teraz na następnym Pucharu Polskim. Też jest, że są faworytami też i Anvil, i Polski Cukier, i Dąbrowa, ale i grają bardzo fajną i piękną koszykówkę, ale oczywiście Stelmet jest faworytem. Doveli su u zadnje vreme i tri izuzetno bitna pojačanja. Podigli su i svoj fizički neko stanje na jedan viši nivo, zaista onako poprilično moćno izgledaju u kontaktu i mislim da im je kontakt igra trenutno i najveća prednost u ligi, naravno uz još jednom naglašavam jako širok roster. Teraz w ostatnich czasach mają trzy wzmocnienia, które bardzo popełniają ten zespół. To jest zespół, który jest bardzo fizyczny, mocny fizycznie i gra z najmocniejszym kontakciem w całej lidze. Jako sam zadowolen prethodne dwie nedelje, s obzirom da nismo imali utakmicu u prethodnih 14 dana, ali smo imali veliki broj treninga i veoma sam zadovoljan reakcijom ekipe i progresom u ovom momentu. Jestem bardzo zadowolony z moim zespołem. Niestety ostatnie dwa tygodnie nie graliśmy żadny mecz po meczu z Wilkami i bardzo jest trudno, ale zespół jest zadowolony z zespołem, bo zespół bardzo dobrze trenuje i ten nasz poziom, który mieliśmy, to jeszcze powiększyliśmy go na wyższy poziom. Stelmet je velikan poljske košarke, ali s druge strane i mi imamo obavezu i prema samima sebi i prema navijačima koji nam daju veliku podršku i građanima Košalina, da damo sve od sebe kao i na svim prethodnim mečevima i ono što možemo da obećamo, da ćemo to upravo i da uradimo, da se borimo koliko god možemo protiv izuzetno jakog protivnika. Nie trzeba powtarzać, że to jest wielki klub, wielki zespół, ale to nie znaczy, że my nie mamy obowiązek do nas samych, do kibiców i do mieszkańca Koszalina, że nie by dali wszystko od siebie na następny mecz. Da krenem indywidualno, da ich analiziram, to je na svakoj poziciji po tri igrača. Tako da ono što je bitno, da mi poštujemo svoju timsku igru kako u odbrani, tako i u napadu, i da je to prilika da vidimo gde smo u ovom momentu, iako ima još mnogo, 12 utakmica do kraja sezone, ali je dobra prilika da vidimo gde smo i kakvi smo u ovom momentu. Nie treba więcej analizować ten zespol, bo ten zespol na každej poziciji ima po tri dobra zavodnika
I to jest bardzo dobra okazja, żeby mi żeby pokazać do sobie, jaką, gdzie my jesteśmy i gdzie my jesteśmy przeciw takich mocnych zespołów. Znači to se svodi na jedno, taktika igre će biti držati se sopstvenih principa i u odbrani i u napadu. Najvažnije je to znači že najvažnije mi musimo štimati se svojih principa i u obroni i u ataku. To bi bilo to, još jednom hvala na velikoj podršci koju nam pružate. To bi bilo všisko i ještě raz dziękuję na wsparciu, które mamy od kibiców. Dzień dobry. No. No, wszystko już zostało powiedziane przez trenera, przetłumaczone przez drugiego trenera. No, gramy z mistrzem. Po zmianie trenera na pewno grają mocno w obronie, jak i w ataku. Są agresywniejsi. Wygrywają dużo spotkań, już wygrali od tego czasu. Osiągnęli awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów, więc gratuluję im. A my przez ostatnie dwa tygodnie ciężko, już też było powiedziane, że ciężko pracowaliśmy, żebyśmy lepiej się rozumieli na boisku, bo jak się ma więcej sił, to wtedy lepiej wszystko wychodzi, lepiej głowa funkcjonuje, więc nad tym pracowaliśmy. Dużo czasu, dużo sprintów robiliśmy, dużo mieliśmy gry. Jak byliście w poniedziałek, widzieliście też gra jeden na jeden, przewagi, to co trener od nas oczekuje, szybkiej gry, zorganizowanej gry. Mocnej gry w obronie, bo to po prostu bieganie później lepiej nam będzie się kryło, że nogi są silniejsze i wtedy głowa lepiej pracuje, więc będzie, co ja nie będę nic tutaj, śmigamy z mistrzem, jutro przyjdziemy na 18, wychodzimy skoncentrowani i wierzyć w to, że uda nam się wygrać i wierzymy w to, jesteśmy dobrze przygotowani i zobaczymy, co jutro przyniesie.